Które wyrazy ciągu AN są równe 0? Inaczej pytanie możemy zadać. Dla jakiego NA AN będzie wynosił 0? Wiemy więc, że AN ma wynosić 0, a jednocześnie AN jest wyrażone wzorem 12 minus 3N do kwadratu. Możemy z tego utworzyć układ równań. Czyli w miejsce AN wprowadzamy 0. Czyli mamy 0 równa się 12 minus 3n kwadrat. Rozwiążmy więc to równanie kwadratowe. Proponuję, aby najpierw wyciągnąć wspólny czynnik przed nawias. Czyli mamy 0, to jest 3. Co razy 3 daje 12? Oczywiście 4. I co razy 3 daje 3n kwadrat? Oczywiście n kwadrat. Więc właściwie możemy podzielić całe równanie przez 3. Dostaniemy 0, to jest 4 minus n kwadrat. Teraz możemy skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia, czyli mamy wzór a kwadrat minus b kwadrat. Rozłożymy to na dwa nawiasy, a minus b razy a plus b. Nasze a kwadrat to jest 4, a nasze b kwadrat to jest n kwadrat. Dostaniemy więc 0 równa się, skoro a kwadrat to jest 4, to samo a wynosi 2, więc w pierwszym nawiasie ma być a minus b, czyli będziemy mieli 2 minus n, a w drugim nawiasie mamy 2 plus n. Zastanawiamy się, kiedy iloczyn dwóch liczb da nam 0. Oczywiście, gdy jedna z nich będzie zerem, czyli to przyrównujemy do zera. I drugi nawias również przyrównujemy do zera. Z pierwszego nawiasu wyjdzie nam, że n wynosi 2, a z drugiego, że n wynosi minus 2. Pamiętajmy, że ciągi, dziedziną funkcji, jaką są ciągi, jest zbliżenie liczb naturalnych, czyli są określone tylko dla liczb naturalnych, stąd n równe minus 2 jest sprzeczne. Oznacza to, że tylko drugi wyraz tego ciągu będzie wynosił 0.